Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około godziny szóstej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.
Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wierzymy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Na tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu Kościół nam przygotował przepiękne słowo z 4 rozdziału Ewangelii świętego Jana, głęboką katechezę, którą Kościół pierwotny skierowywał do katechumenów, którzy przygotowywali się do chrztu. I była to katecheza, która rozpoczynała skrutinia, czyli badanie serca tych, którzy byli w drodze przygotowywania się do chrztu świętego. Ta katecheza ze swoją głębią, treścią była pewnego rodzaju pomocą dla tych wszystkich, którzy szli do źródła chrztu świętego, aby rozpoznawać prawdziwe oblicze Boga. To słowo jest pełne tajemnic i pełne symboli. Już początek tego fragmentu, który rozpoczyna się troszeczkę wcześniej, mówi w sposób bardzo głęboki i symboliczny, że to, co Bóg przewidział w tej Ewangelii, jest z Jego działania. 4 werset, którego nie słyszeliśmy dzisiaj, mówi tak: trzeba mu było, mówi o Jezusie, przyjść do Samarii. Trzeba mu było. Tam jest użyte takie greckie słowo edei, dei, które mówi o pewnej konieczności. Było rzeczą konieczną, żeby poszedł do Samarii. Ale za tą koniecznością stoi nie wola tylko Jezusa jako człowieka, ale stoi wola Boga. To Bóg jest inicjatorem jakby tej całej sytuacji. Trzeba było, żeby Jezus poszedł do Samarii. Do Samarii, która była miejscem trudnym. Dlatego jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, Żydzi i Samarytanie nie utrzymywali kontaktów ze sobą. Żydzi patrzyli na Samarytan jako na ludzi z pogaństwa, bo Samaria zasiedlona po niewolach babilońskich ludami pogańskimi, pomieszanymi z Żydami, była dla nich symbolem właśnie takiego odrzucenia ludu nieczystego, ludu pogańskiego. I kiedy Żydzi chodzili z Galilei do Jerozolimy, to omijali terytorium Samarii, bo nie chcieli przez nie przechodzić. Wiązało się to nie tylko z pewnym odrzuceniem, ale wręcz czasami z niebezpieczeństwem utraty życia. I dlatego, kiedy Jezus idzie do Samarii, idzie do tego miejsca, które Żydzi omijają, to działanie Boga, który przewidział to, jest dla nas pewnym światłem. I cała ta katecheza, która dokonuje się przy studni Jakuba, jest odpowiedzią Boga na sytuację człowieka. Kiedy Jezus siada przy studni Jakuba w samo południe, jak opowiada nam ewangelista, do studni przychodzi pewna kobieta samarytańska. Ta kobieta samarytańska, samarytanka, przychodzi w południe, żeby zaczerpnąć wody. Najgorętsza pora dnia, kiedy wszyscy się chowają, kiedy wszyscy wchodzą w odpoczynek, bo jest tak ciepło, jest tak gorąco, że nie da się pracować,
to wtedy ta kobieta przychodzi do studni, żeby zaczerpnąć wody. Przychodzi z pustym dzbanem. Ten dzban i jego symbolika jest bardzo ważna. Dlaczego ona przychodzi akurat w tym momencie? Bo ona nie chce nikogo spotkać. W tym momencie, kiedy jest środek dnia, wszyscy odpoczywają, a ona idzie do źródła, żeby zaczerpnąć wody. Jest to pewna konieczność, bo ta woda jest potrzebna do życia, do ciągłego, codziennego zmagania się, do codziennego funkcjonowania. I ona przychodzi właśnie, żeby tej wody zaczerpnąć, żeby móc jakoś tam funkcjonować, ale nosi w sobie pewne doświadczenie bardzo poważne, o którym Jezus za chwilę powie, które powoduje, że ona nie chce spotkać się z nikim. Dlaczego? Bo czuje się wewnętrznie rozbita, odrzucona, osądzona. Co jest powodem tego odrzucenia i osądzenia? Jej historia, o której Jezus powie, przyprowadź swojego męża, a ona powie wtedy, nie mam męża. Szczerze powiedziała, bo miałaś 5 mężów. I ta historia jest historią osoby bardzo poważnie dotkniętej cierpieniem, grzechem, sytuacją odrzucenia, osądzenia. To nie tylko dzisiaj, jakbyśmy popatrzyli na kogoś, kto ma 5 mężów, na kobietę, która miała 5 mężów, byśmy pomyśleli sobie jakiś osąd. Wtedy też było to rzeczą bardzo trudną. Też było to wbrew pewnym kanonom moralnym. I takie doświadczenie ona przynosi do tej studni. To, co się tam dzieje, jest dla nas jakby rzeczą prostą i oczywistą. Natomiast to, co dokonuje się przy tej studni, jest rzeczą zaskakującą. Jezus łamie wszystkie kanony. Po pierwsze, w ogóle jest w Samarii. To jest pierwszy złamany kanon. Żydzi unikali. Druga rzecz. Jezus zaczyna prowadzić rozmowę z kobietą, której nie zna. Wbrew wszelkim zasadom. W krajach wschodu unika się takich sytuacji. Mężczyzna nie zaczepia kobiety nieznanej, a dodatek jeszcze kobiety z innego narodu. Jest to coś, co jakby łamie znowu pewne kanony. I trzecia rzecz. Słyszymy, że Jezus prosi tę kobietę, aby dała mu się napić. Żydzi nie korzystają z kubków, dzbanów, stągwi, które należą do pogan. To jest kolejny złamany kanon. Ale wszystko po to, żeby nawiązać pewien dialog z tą kobietą, która przychodzi. Jezus nawiązuje z nią dialog i mówi, daj mi się napić. Jakby on, siedząc przy tej studni Jakuba, prosi ją o wodę. Ale prosi ją właśnie po to, żeby nawiązać z nią pewną rozmowę, pewien dialog, który ma być dialogiem otwierającym sercem. I ona w tym zdziwieniu, jak żeśmy słyszeli przed chwilą, mówi, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o to, żebym dała ci się napić? A Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jest ten, który do ciebie mówi, daj mi się napić, to byś mnie prosiła o to, żebym dał ci wody żywej. Kobieta nie rozumie kompletnie tego, o czym mówi do niej Jezus. Ona jest na poziomie tej wody fizycznej, tej wody, która gasi pragnienie ludzkie, które się rodzi w człowieku. I dlatego na podstawie tego doświadczenia próbuje z nim dialogować. Natomiast Jezus, który prosi ją o wodę, odczytuje w tej kobiecie pragnienie o wiele głębsze niż tylko pragnienie wody tej fizycznej. Dlatego nawiązuje z nią ten dialog, próbując otworzyć jej serce,
i przenieść jej myślenie na poziom o wiele głębszy, na poziom, który dotyka jej serca. I mówi jej o wodzie żywej. Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej, abyś już nigdy więcej nie pragnęła. I ona dalej nie rozumie, co on do niej mówi. W tym kluczu ludzkim mówi, to dobrze, to daj mi tej wody, żebym już nigdy nie musiała tu przychodzić, do tej studni, żebym nie musiała prowadzić tego trudu, tego wysiłku, żebym się nie narażała, nie wiem, na kpiny ludzi, na ich osądy, na ich odrzucenie, żebym nie musiała tu przychodzić. I wtedy, kiedy ona mówi o tej wodzie fizycznej, Jezus przenosi jej myślenie na inny poziom, pokazując jej sytuację. Opowiedz mi o sobie, o swoich mężach, o swojej historii, o tej sytuacji, w której jesteś. I dopiero wtedy ona zaczyna odkrywać Jezusa jako kogoś, kto mówi do niej rzeczy niesamowite. I mówi, słyszę, że jesteś prorokiem. Ale w tym znaczeniu, że odczytujesz moje życie, że pozwalasz mi zobaczyć prawdę o swoim życiu, że pozwalasz mi zobaczyć historię własnego życia i przychodzisz ze światłem Boga na moją historię, na tę sytuację, w której jestem, na tej sytuację, której doświadczam. Jest to słowo bardzo niesamowite i ona mówi wtedy, ale my jesteśmy Samarytanami, którzy oddajemy cześć Bogu na tej górze, a wy Żydzie mówicie, że trzeba cześć oddawać w Jerozolimie. A Jezus mówi, przychodzi godzina, w której ani na tej górze Garizim, ani w Jerozolimie, ale cześć będzie się oddawać w duchu i w prawdzie. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. I to słowo w sposób bardzo tajemniczy przenosi nas w głąb. Pozwala nam odczytywać tę Ewangelię na zupełnie innym poziomie, na poziomie, do którego zaprasza nas Ewangelista. I mówi, to jest nasza historia, to jest Twoja historia. To my jesteśmy na podobieństwo tej kobiety Samarii, która przychodzi do studni, żeby zaczerpnąć wody do normalnego funkcjonowania. Że my ciągle przychodzimy z tą swoją trudną historią, ze swoimi grzechami, ze swoimi słabościami, z upadkami, które nas dotknęły w naszym życiu i próbujemy jakoś funkcjonować, jakoś żyć, oddawać też w tym kluczu, o którym mówi ta kobieta, cześć Bogu, no bo mamy wiarę jakąś w obecność Boga, w Jego działanie w naszej historii, ale to nasze życie połamane, dotknięte cierpieniem, to nasze życie, którego nie rozumiemy wiele razy, który wydaje nam się porażką i pustką, jest takim naszym wewnętrznym wstydem, że nawet nie chcemy przychodzić do tego źródła wtedy, kiedy są inni, żebyśmy nie odczuwali bólu, osądzenia, odrzucenia, doświadczenia swoich grzechów i słabości. I ta historia to jest historia nas wszystkich, którzy poszukujemy tego Boga i wiele razy nie potrafimy Go odnaleźć. Tęsknimy za Nim, ale to doświadczenie prawdy o nas samych czasami nas wydaje się, że od Niego oddziela. I dlatego Jezus mówi, ja bym chciał Ci dać wody żywej, wody Słowa, wody Eucharystii, wody, w której odkryjesz prawdziwe życie, bo ja jestem źródłem wody żywej. Ja chcę, żebyś doświadczyła prawdy, że Bóg przychodzi do Ciebie i poprzez Ducha, którego udziela, powoduje, że w Tobie samym będzie wytryskiwać źródło życia wiecznego, że w momencie, kiedy przyjmiesz prawdę, którą Ci objawiam, Twoje serce i Twoje życie
stanie się źródłem. Źródłem, które będzie cię przenosić w to doświadczenie życia Bożego. Że Bóg przychodzi na tę naszą historię i chce nam objawiać samego siebie. Ale czy my Go chcemy zobaczyć takim, jakim jest? Czy my chcemy zaczerpnąć tak naprawdę z tego źródła? Dlatego ważne jest zobaczenie własnej historii. Zobaczenie jest tej własnej słabości. Zobaczenie jest tego, jak wiele razy my mamy swoją koncepcję Boga i myślimy sobie, że Bóg robi tak, powinien zrobić tak, że w taki, a nie w inny sposób powinien nam odpowiedzieć, że wiele razy my Go nie rozumiemy, nie znamy. I dlatego doświadczenie życia i grzechu mówi: posłuchaj, poszukaj, bo być może Bóg mówi do ciebie i chce ci się objawić właśnie w ten inny sposób. Gdybyś wiedziała i poznała tego, kto do ciebie mówi, prosiłabyś Go, żeby dał ci wody żywej. Czy ty i ja naprawdę chcemy tej wody żywej? Zostawić te nasze wyobrażenia o Bogu? Zostawić swoje wyobrażenia o tym, o tej historii swojego życia i uwrażliwić się dzisiaj na tę katechezę i prosić Boga, żeby to nasze serce uczynił sercem gotowym przyjąć zupełnie inną historię? Kiedy ona usłyszała to słowo wypowiedziane do niej, kiedy Jezus mówi: to ja jestem Mesjaszem. Ego eimi, objawił jej siebie. Kiedy ona rozpoznała w nim tego Mesjasza, na którego czekali wszyscy, to zostawiła swój dzban pod studnią, czyli ten dzban, który był jakby zabezpieczeniem jej życia, bo ona w nim nosiła wodę, żeby codziennie funkcjonować. W momencie, kiedy odkryła Jezusa, zostawiła swój dzban pod studnią i zaczęła przepowiadać: chodźcie, posłuchajcie i zobaczcie tego, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Już nie była potrzebna ta woda zwyczajna, bo ona zaczerpnęła z tego źródła życia. Usłyszała słowo życia i ono stało się w niej źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Przychodzimy do Boga z naszym pustym dzbanem, żeby zaczerpnąć jakiejś wody. Ale Bóg nie chce nam dać zwykłej wody. Chce nam dać wodę żywą. Chce nam dać wodę, która będzie wytryskiwać w naszych sercach ku życiu wiecznemu. Chce nam dać odpowiedź na historię naszego życia. Chce nam dać źródło, które będzie w nas biło jako moc nowego życia. Będzie stawało się w nas światłem rozświetlającym ciemności naszej historii, pozwalającym nam odkrywać tu i teraz obecność prawdziwego Zbawiciela. Dlatego jest rzeczą ważną, żebyśmy nie lękali się swojej historii. Żebyśmy tę nawet najtrudniejszą historię przynieśli dzisiaj do studni Jakuba. Do tej studni, która ma swoje źródło na ołtarzu eucharystycznym. W słowie życia. I żebyśmy mogli zaczerpnąć tej wody, którą Bóg nam daje, której nam udziela. Ta woda odpowiada na nasze lęki, na nasze niepokoje, na to wszystko, co nas dzisiaj w pewien sposób dotyka. Zapraszam Was, żebyśmy zostawili te nasze zabezpieczenie, ten pusty dzban i rzeczywiście zaczerpnąwszy wody życia, zaczęli przepowiadać
opowiedział mi wszystko, co uczyniłam, rozpoznając w nim prawdziwego Mesjasza i Zbawiciela.